Już mniej więcej od 2, może 3 lat zajmuję się takimi działaniami strażniczymi. To znaczy, moje działania jakby mają 2 takie zasadnicze cele. Po pierwsze, chodzi mi o to, żeby po prostu patrzeć, jak te pieniądze są wydawane, dokładnie na co. W ogóle to też chciałbym, żeby na temat tych wydatków była prowadzona jakaś taka publiczna dyskusja i właśnie ja właśnie próbuję taką dyskusję zapoczątkować. Dlatego właśnie publikuję konkretne wydatki, prawda, pokazuję te umowy, no i właśnie tak czasami coś tam wkładam w kij, w mrowisko, mówię, prawda, że te pieniądze, że to były wydane zbędne, tak, no i wtedy zaraz zaczyna się dyskusja, ktoś inny powie, że no nie, że to jednak było potrzebne, tak, także ja uważam, że to po prostu jest coś takiego potrzebne w każdym mieście, w każdej gminie. Działalność prowadzę poprzez stronę internetową, strona się nazywa komukowo-tojowo.pl. No niestety jakby dotychczas nie udało mi się jakby wciągnąć w to innych osób, także na razie działam samodzielnie, także powiedzmy taka grupa to dużo powiedziane, ale nieformalna. Natomiast no, widzę szczególnie po ostatnich wyborach, tam gdzieś w przestrzeni internetowej wielu innych mieszkańców jakby nagle stało się dość aktywnymi, też zaczęli pytać właśnie na forum, no, jak to są wydawane pieniądze, też jakby też tam zaczęli podawać moje przykłady, że ktoś tam, prawda, powiedział, że to było na coś wydane pieniądze i też zaczynają się dopytywać, jak to jest. Także mam nadzieję, że może właśnie jakoś w niedalekiej przyszłości uda mi się też jakoś właśnie te osoby aktywne na razie tylko w internecie, które tylko się wypowiadały, jakoś wciągnąć w tą działalność strażniczą. Jeżeli chodzi o reakcję władzy, to jak na razie to bardziej taka obojętność, tak? Myślę, że oni liczyli na to, że, prawda, kilka miesięcy to pomęczy, tak? Zajmę się tą informacją, później mi się to znudzi. No natomiast działam cały czas, ale jakoś też nie widzę jakiejś takiej chęci z władzy, tak? Żeby też jakieś podejmować działania projawnościowe, tak? Bo właśnie też jakby drugim tym celem jest, chodzi mi o to, żeby gmina działała jawnie i poprzez to jawność rozumiem nie tylko takie działanie, nie tylko spełnianie tego ustawowego minimum, ale również jakieś takie działania wykraczające poza to minimum. Na przykład jawny rejestr zamówień publicznych, tak? To jest taki jeden z moich celów. Samo uczestniczenie w tym szkoleniu stanowi dla mnie jakąś taką motywację, żeby te swoje działania rozszerzać, właśnie, żeby więcej osób to zachęcić, no bo w końcu to szkolenie to jest grubsza sprawa, także no, aż szkoda byłoby to też potem zmarnować. Inne takie oczekiwanie to głównie też takie kwestie merytoryczne, tak? Wiadomo, chociaż informacją publiczną zajmuję się już powiedzmy jakiś tam czasu, ale jakiś szmat czasu, to jednak są jednak pewne kwestie, które też wzbudzają we mnie, prawda, pewne wątpliwości, też nie wszystko wiem. Także też mam nadzieję, że to mi się jakoś uda tutaj rozwiać. No i też najważniejsza sprawa to jest taka, że mogłem poznać osoby z całej Polski, które zajmują się dokładnie tym samym co ja, czyli jakby to też nie jest taka moja fanaberia, że to tylko ja chcę, żeby była gmina jawna, ale to jest czy to północ, południe, wschód czy zachód, tak? Wszędzie są takie same osoby.